Wakacje kojarzą się przede wszystkim z odpoczynkiem i dobrą zabawą. Jest to czas obozów, kolonii i rodzinnych wyjazdów. Sprawdziliśmy więc, jak przebiegał pierwszy miesiąc wakacji pod kątem bezpieczeństwa. Jak prezentują się statystyki na ten moment? Czy wakacje w tym roku są bezpieczne, czy może jednak nie? Na naszym terenie, czyli powiecie tczewskim, możemy powiedzieć, że są bezpieczne, a wręcz bardzo bezpieczne, gdyż nie mamy tych najbardziej nieszczęśliwych zdarzeń, czyli utopień, jeżeli chodzi o osoby i dorosłe, i małoletnich, gdy wypoczywamy nad wodą, bo to jest najczęstsza forma wypoczynku podczas wakacji. Uczmy też dzieci zachowania bezpiecznego nad wodą, bo wiemy, że woda to jest zabawa, ale dzieci często nie wiedzą, że to jest też forma tu niebezpiecznej sytuacji. Uczmy je zakładania różnych dmuchanych sprzętów, czyli jakieś rękawki, które są dmuchane, takie, żeby było bezpiecznie w wodzie. Wprowadźmy również też zakazy dla dzieci, tak żeby same nie wchodziły do wody, nie wchodziły na dmuchane materace. Bądźmy przy nich. Nad morzem pamiętajmy, że są to fale. Nawet najniższa woda, gdy dochodzą fale, będzie niebezpieczna dla naszego dziecka. Dlatego jeszcze raz apelujemy, baczmy na swoje dzieci, zwracajmy uwagę, co się dzieje, no i nie straćmy ich ani chwili z oka. Właśnie, bo pogoda nam definitywnie dopisuje, jeśli chodzi o takie wyjazdy na plażę, ale tam również, tak jak pan wspomniał, są przeróżne zagrożenia. Co rodzic ma zrobić w momencie, kiedy faktycznie dziecko zaginie? Bo dochodziło już do kilku takich przypadków na wybrzeżu. Tak, najczęstsze sytuacje są to, gdzie właśnie rodzic chwileczkę odwróci się, dziecko zainteresuje się czym innym, puści rękę rodzica, no i bardzo szybko można zagubić takie dziecko. Dlatego tutaj też informacja dla rodziców, gdy mamy do czynienia z malutkim dzieckiem, załóżmy dziecku opaskę z numerem telefonu do siebie, czyli do rodzica. Osoba, która znajdzie takie małe dziecko, szybko zadzwoni, szybko nas poinformujmy. Nauczmy też dziecko, jeżeli już potrafi troszeczkę postrzegać, widzi ten świat troszeczkę lepiej, nauczmy dziecko, żeby, jeżeli się zagubi faktycznie, żeby pozostało na miejscu, nie panikowało, a stało w miejscu, gdzie ostatni raz widziało rodzica, no i w tym miejscu rodzic będzie szukał. Za chwilę, gdy faktycznie zauważy, że dziecka nie ma, to będzie po śladach wracał tam, gdzie doszło do tego zagubienia. Jak najszybciej powiadamiajmy pracowników WOPR-u obecnych na miejscu, oni powiadomią nas i wspólnie z policjantami, no już jeżeli dojdzie do dłuższego czasu zaginięcia tego dziecka, wkraczamy my również, no i zwiększone siły, no starają się jak najszybciej znaleźć pociechę. Wspomniał pan w kilku słowach o zasadach bezpieczeństwa na morzu, a czy te same zasady odnoszą się również do innych zbiorników wodnych, jak chociażby jeziora, czy nawet baseny? Czy tam sytuacja się zmienia? Jak tam zapobiegać utonięciom? Tak samo jak nad morzem, czyli nie traćmy z pola widzenia dziecka. Przede wszystkim złudne jest myślenie o basenie, że nic się dziecku nie stanie. Tak jak mówiłem, nawet najniższa woda kilkucentymetrowa dla dziecka jest niebezpieczna, ponieważ dziecko nie zdaje sobie sprawy, że jest tam niebezpiecznie. My musimy mieć dziecko na oku, w zasięgu nawet ręki, tak żeby dziecko może się poślizgnąć w basenie, wypadnie z koła, wypadnie z materaca i może być tragedia. Dlatego nie zostawiajmy dziecka na chwilę, nawet na podwórku, w basenie, bo może się to zakończyć tragedią. Trzeba wspomnieć, że musimy pilnować jeszcze jednej rzeczy, mianowicie wiemy, jak wygląda sytuacja z koronawirusem w naszym kraju i teraz właśnie pytanie, co z nim? Czy w dalszym ciągu mieszkańcy naszego miasta przestrzegają obostrzeń, czy jednak zdarza się jeszcze wlepiać gdzieś mandaty? Zdarzają się takie sytuacje. Niedawno, w zeszłym tygodniu, mieliśmy wspólne działania z sanepidem, gdzie wchodziliśmy do autobusów. W tym czasie, co prawda, mieliśmy rozpropagowane, że taka akcja będzie, aczkolwiek nie mówiliśmy w jaki dzień. Można policzyć na palcach w ten dzień osób, które nie miały założone tych maseczek, gdzie faktycznie w autobusie trzeba mieć założone, bo nie idzie w tym momencie zachować bezpiecznej odległości między sobą, ale takie osoby zostały pouczone faktycznie.
faktycznie za chwilę wyciągały, albo zdarzyła się nawet taka sytuacja, gdzie byłem sam świadkiem, że pani miała założoną tą maseczkę, lecz wysiadała z tego autobusu i przy wejściu z autobusu już miała zdjętą, więc została ta osoba pouczona. No i mamy nadzieję, że osoby i nasi mieszkańcy są bardzo odpowiedzialni. Po naszych też interwencjach widzimy, że nasi trzewianie fajnie wiedzą, gdzie po prostu te maseczki należy nosić. No i mamy nadzieję, że tak dalej będzie i każdy odpowiedzialnie będzie się zachowywał. Bo to jest wspólne nasze bezpieczeństwo. No i wiadomo, jak będzie każdy odpowiedzialnie się zachowywał, to będzie mniej osób, które zachorują na tego koronawirusa. Pamiętajmy, że wakacje nie zwalniają myślenia. Pamiętajmy o tym, że koronawirus jest nadal groźny. No i wszystko z głową. Róbmy, żeby bezpieczne były wakacje. To zależy wszystko od tego, jak dopilnujemy dziecko, czy będą te wakacje bezpieczne, czy nie.